Hejka wszystkim, przepraszam za oświetlenie. Za mój wygląd, ale jest wieczór. Znaczy, jest prawie 20, ale jest jasno, ale nie wnikajcie. Ja jutro wracam do szkoły. Bardzo się stresuję i jestem bardzo podekscytowana. Ja wracam we wtorek, 18 maja, na ten jeden dzień. Za tydzień wracam 24, też na jeden dzień. I od 31 wracam, że to wiecie, że tak powiem, na stałe, na stacjonarny do końca roku. Teraz dzwonię do mojej przyjaciółki. Czy z nią już gadałam, ale no, przyszła się z wami też na ten film, także dzwonię na mesie. Hejka, nie wnikajcie w oświetlenie, jest sorry, takie słabe, ale mam tylko używane tutaj lampkę. I mój wygląd też, ale chciałam powiedzieć, że właśnie zrobiłam zdanie z polskiego domowa. Będę jeszcze uzupełniać trochę ćwiczenia z przyrody, bo mam kilka zdań niezrobionych. I no, jestem mega podjarana i taka, wiecie, podekscytowana. No i mega się stresuję, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Później będę się odbywać do was jutro rano o 6.20, bo to takie godziny wstaje. Mam dwa WF-y jutro, więc no i plastikę. Dalej mam tutaj właśnie zeszyty, tutaj będę miała śniadanie. Tu mam jakieś kleje, nożyczki tego typu. No tutaj będę miała śniadanie. Będę jeszcze miała tu piórnik, ale wszystko to spakowałam, pokażę wam dokładnie rano. Także tak. I co się ubrałam, też pokażę wam rano. Sorry za oświetlenie, 6:00. Coś wstało o 6:05. No, nie wiem, jaka się mówi bibliotekę. A teraz wstanę. Szczerze teraz się nie stresuję, ale pewnie przed szkołą tak będę się bardzo stresować. To ja teraz się nie stresuję. Mam nadzieję, że w ogóle nie będę się stresować, ale nie. I teraz nie wiem, chyba się ubiorę, ale nie wiem, toaletę się ogarnąć, no, później się ubiorę. Hejka, trochę się rozbudziłam, bo się jak widzicie, ubrałam, byłam się umyć, tak wiecie, w ogóle. Jeszcze nie mam twarzy. Ubrałam się i mam tak, taką bluzę z lepszą Kalifornię, pod spodem jest jeszcze t-shirtka, bo było mi ciepło, co? A jest dzisiaj zimno, więc jeszcze dodatkowo ciepło. Także one jest Shane. A dalej mam spodnie też z Shane, więc mam dzisiaj stylówkę z Shane. I no.
I teraz idę rozczesać włosy. Mama mi zrobi takiego dużego kucyka. Później będę ogarniać, albo z nim śniadanie. They call me Mr. Tips. Biorę banana, Daniu, takie chrupki mam w woreczku, bardzo tak lubię z przyjaciółą pochrupać i oczywiście kanapkę. Mam, czekajcie. Mam coś słodkiego, mam Grześka i mam jeszcze skitelsy. Tutaj. Tak. Oczywiście jeszcze wodę. Zwykłą wodę. W szkole mieliśmy dwa WF-y i tyle. Jestem zmęczona. Przebieram i idziemy na angielski, nie? Pole jest z znajomymi i czeka na siatkę, nie? Ale bo nie powiedzieliśmy, jak było. Było spoko, naprawdę. Chcę wrócić do szkoły, jakby było naprawdę fajnie. No i no. W szkole nie nagrywałam, ale jakby... No, w szkole za dużo nie nagrywałam, coś tam mam nagram. Później nagram w domu moje opinie i w ogóle, co mi się najbardziej podobało. Jest kilka dni po jakby tej szkole i byłam jeden pierwszy dzień po 7 miesiącach w szkole, także tak. I teraz zrobię wam takie, wiecie, mini podsumowanie, czy było tak strasznie, czy od razu sprawdzali notatki, w ogóle. Będę nagrywać teraz drugiego dnia, ale nie jestem pewna, bo jeszcze was się spytam, czy chcecie. A więc tak, obudziłam się o 6, stałam, ubrałam się, zjadłam śniadanie i miałam jakby mega stresa. Jeszcze do tego w ten dzień miałam dwa WF-y, także no. No i tak, pierwsza lekcja to była polski, czyli ja w sumie bardzo lubię polski, więc było spoko. I pani była mega radosna, że się spotkaliśmy i w ogóle było naprawdę przyjemnie, normalnie. Nie było jakoś mega ten, było naprawdę bardzo lekko i przyjemnie. Robiliśmy notatki, w ogóle, jeżeli czegoś nie mieliśmy, na przykład jakiegoś zeszytu, zapomnieliśmy czy coś, to pani od razu nie naskakiwała. I w ogóle, następna lekcja to były dwa WF-y. I w sumie też się nic nie zmieniło, tylko przez dwa WF-y biegaliśmy, znaczy jeden, a później już zapomniałam. I też było bardzo spoko. No, na WF-ie naprawdę było dosyć spoko. Później miałam angielski. Na angielski była pani moja wychowawczyni, bo mnie uczy i było naprawdę super. Pani się tam powiedziała, jak to będzie, wszystkie regułki, kiedy, jak wracamy, w jakie dni hybrydowe, kiedy już tak na stałe wracamy, kiedy jeszcze mamy wolne, bo są egzaminy i w ogóle. Na angielskim też było przyjemnie, pracowaliśmy w grupach, ale pani zrobiła taki mini test, że pytała każdego z ławki to, co było od początku klasy do późniejszych, jakby wiesz, od początku klasy i do teraz co mamy. Pani pytała, żeby patrzyła, czy się uczyliśmy. Jeżeli ktoś czegoś nie wiedział, to mógł spojrzeć. No i później znów pracowaliśmy. Później była przyroda i było spoko, ale co mnie zaskoczyło, że pani sprawdzała tak sobie, jakiejkolwiek osobie, jakby zeszyt albo ćwiczenia. I mi akurat wzięła ćwiczenia jedynie sobie i patrzy, ja nie miałam kilku stron czy tam ćwiczeń. A później przychodziła po całej klasie i sprawdzała, czy mamy zeszyty. I powiedziała, że
No tutaj nie ma. Ja miałam wszystko w zeszycie, tylko nie w ćwiczeniach. I mój kolega powiedział, że właśnie ma nowy zeszyt, bo mu się skończył, a pani, a no, tak, skończył ci się zeszyt. No i później też było normalnie, też było bardzo spoko. Później mieliśmy plastykę i było mega, nie? Jakby było fajnie, bo nie przynosiliśmy jeszcze żadnych pędzleli, tylko rysowaliśmy coś tam na kartce. Jeszcze wam powiem to, że na przykład moje siostry mi wyganiali na odprawianie na kolce, natomiast mnie wyganiali. I no, nie można, po pierwsze, nie można spacerować po korytarzach, tylko jeden siedzieć w klasie, ale raczej wyjść na dwór. Co tam jeszcze było? Piszemy po tablicy, ani nic takiego. W klasie nie trzeba mieć maseczki. Na korytarzu, na podwórku też trzeba, no bo wiadomo, wyszło teraz jakby zniszczyli obostrzenia. I no. Hej, było naprawdę spoko. Naprawdę było mega. I podobało mi się, i szczerze, już tęskniłam trochę za szkołą, także no. W ogóle matematyki, bo nie miałam w ogóle jej w planie, ale teraz jak będę szła w drugi dzień, to będę miała sprawdzian z matmy. No, pani z matmy, z tego co wiem, będzie wszystko sprawdzać, tak jak trochę się stresuje. Ale tak, podsumowanie było naprawdę spoko. Luźno, nie było naprawdę jakoś tak, że nas męczyli, że tak jak straszyli właśnie w mediach. Było naprawdę luźno, nie było tak ostro, w ogóle nie było ostro. Jedynie pani z przodu mnie zaskoczyła. Ale to moje wrażenia po pierwszym dniu, po 7 miesiącach. A nagram wam po drugim dniu, czy pani już sprawdzały zeszyty, czy może nie. I no, także... Hejka, napisałam już właśnie zadanie z polskiego. Jutro idę do szkoły, a właśnie kontynuuję tylko ten swój odcinek i nauczyłam się na sprawdzian z matmy. I zaraz wam pokażę, jakie mam jutro lekcje, więc jakie mam książki. I no. Mam już 6, więc idę szybko teraz spać, wykąpię się. I widzimy się jutro. W ogóle sorry za mój wygląd, ale ogarnęłam wszystkie lekcje już tak totalnie. Miałam opowiadanie, zadanie z matmy, nauczyłam się na sprawdzian. Zaraz wam pokażę, jakie mam jutro lekcje w ogóle. Także wyciągnij piórnik. Mam kredki takie relowe, cienkopisy tam są. Nieważne, mam religię. Nie są poukładane kolejnością, ale nie o to chodzi. Polski, matyka, przyroda, polski i religia. No. Spakowałam się jeszcze raz, bo było nie po kolei i ładniej się już spakowałam. To wam pokażę, tutaj mam moją stylówkę, mam takie szerokie jeansy, jakąś bluzkę, muszę jakąś bluzę sobie wybrać. Bo mama mi powiedziała, że nie da mi długiego rękawu, jutro nie ma być za ciepło, więc muszę coś wybrać. Widzę z wami jutro, w ogóle sorry za mój wygląd, ale jestem mega zmęczona, bo zaraz muszę iść spać. Nie wyśpię. Cześć, pa, pa. Ja właśnie wstałam, jest godzina 6. Pięknie słońce wschodzi. Ubiorę się teraz i no. Ubrałam się i zaraz wam pokażę. Mam taką dużą bluzkę, to zrobię 160. Tylko biała. I szerokie spodnie. No, tak to się prezentuje.
Ale ja nie zakładam tylko tego, tylko też mam jeszcze bluzę. Ale ja ją dałam mamie wieczorem do prasowania. Także teraz po nią idę. Głównie to zmieniłam tamtą bluzę na taką. I też jest spoko. Sobie zwiążę włosy i już idę na dół. Zjem śniadanie, później moje zęby. Będę szła do szkoły. Ja ogólnie dałam sobie już banana i kanapkę. Pakowaną. I teraz jem bardzo źle. Jestem głodna i lubię ten trochę papę, także... Yes. Patrzcie, jak ładnie słońce już zeszło. Tylko nie świeci. Okej, ja właśnie jadę do szkoły. Siemka, idziemy do szkoły. Super, mamy dopiero drugi dzień szkoły, a my się tak już kartkówkę, znaczy sprawdzam z całego działu. Jezu, jak ja wyglądam. Jest słonecznie. Jeszcze pani będzie nam sprawdzić jakieś chyba cztery prace z polskiej. Jest to szkoła, chodzimy na teraz szkoły. Jakie to jest? Jesteśmy w szkolnym kiblu. Moim przyjaciółką, Psiapsi. Hejka, właśnie wracam z szkoły. No. Było spoko, naprawdę było super, ale nie wiem, jak mi poszedł sprawdzian. Trochę się obawiam. Trochę.